Kwiatkowski. Parę słów o mnie. Jestem trenerem personalnym oraz aktywnie trenuję oraz startuję w MMA. Dzisiaj przedstawię Wam wykład na temat żywienia młodego sportowca. Poznamy sobie zasady prawidłowego odżywiania, podstawowe składniki odżywcze oraz pokażę Wam jakieś, jak taka dieta powinna wyglądać. Zacznijmy sobie może od tych zasad prawidłowego odżywiania. I teraz tak. Przede wszystkim musimy zadbać o prawidłową podaż wody. No, ponieważ woda jest podstawowym składnikiem naszego ciała, także w trakcie treningów na pewno musimy o ten odpowiedni poziom zadbać, aby się nie odwodnić i nie mieć później problemów. Następnie. Używamy głównie naturalnych produktów. Unikamy żywności wysoko przetworzonej, czyli chodzi o to, żeby lista tych produktów, tego składu nie była jak najdłuższa, ponieważ wiadomo, że wtedy ten produkt będzie naładowany konserwantami, innymi niepotrzebnymi nam w zupełności rzeczami, czyli będzie on po prostu niezdrowy. Staramy się wybierać też w miarę możliwości produkty sezonowe, czyli tak jak na przykład w lecie mamy dostęp do owoców sezonowych, czyli truskawki, jagody, maliny. Także mamy też warzywa sezonowe, teraz na przykład szparagi się pojawią. Też warto z takich produktów, ponieważ są one świeże i dość mocno dostępne. Oczywiście ograniczamy spożycie słodyczy oraz słonych przekąsek. Możemy je zastąpić na przykład suszonymi owocami, a później jeszcze ten temat poruszę. No wiadomo, że one też są złożone z wielu niepotrzebnych nam w zupełności składników, zawierają dużo cukru. No to na pewno nie pomoże budować dobrej formy. Kolejna zasada. Przynajmniej raz w tygodniu staramy się zjeść na obiad rybę zamiast mięsa. No chodzi o to głównie nawet może nie zamiast mięsa, ale po prostu, żeby zjeść tą rybę, żeby dostarczyć sobie tych kwasów omega-3. No bo ryby są, jak wiemy, dobrym nośnikiem, źródłem tych kwasów. Nie zapominamy o rozpoczęciu dnia poprzez śniadanie energetyczne. No wiadomo, szczególnie jeśli idziemy na jakiś trening, sobie się go mamy rano, czy nawet jak idziemy do szkoły, ważne jest, żeby sobie zjeść to śniadanie, bo dostarczy ono energii naszemu mózgowi, będziemy dużo bardziej aktywnie mogli ten dzień zacząć. Kolejna zasada dotyczy spożywania posiłków dość regularnie. No najlepiej jeść sobie 4 do 5 posiłków dziennie. U mnie na przykład sprawdza się najlepiej 4, ale to też zależy od tego, ile kto ma czasu w ciągu dnia, wiadomo. Ale też chodzi, żeby tych posiłków nie były 2, bo no to niestety nasz metabolizm się nie nakręci odpowiednio. Nie nakręci się odpowiednio, no i niestety nie będzie też bardzo, nie będą się też wchłaniały składniki odżywcze tak jak powinny. Lepiej rozłożyć sobie na parę porcji w ciągu dnia i tak będziemy sobie energię dawkować odpowiednio. No i pamiętamy też o posiłku potreningowym, żeby zjeść sobie zawsze jakąś tam przekąskę, a następnie jak upłynie godzina albo dwie, zjeść sobie normalny, pełnowartościowy posiłek. Umówię troszeczkę piramidę zdrowego żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia. To jest taka najnowsza wersja, ona jest z 2019 roku. U jej podstaw leży sama aktywność ruchowa. No tutaj mówię, nie trzeba Wam tego mówić, bo każdy z Was trenuje, więc te 30 minut, tak jak tutaj przedstawione, każdy na pewno robi. Troszeczkę wyżej, piętro wyżej mamy warzywa i owoce jako składnik, jako nośnik też energii, składników mineralnych, bardzo ważna sprawa, witaminy. Wyżej mamy źródła energii, są to makarony, ryże, pieczywo pełnoziarniste,
To wszystko to, co się składa na węglowodany i dostarcza nam energii. Wyżej mamy źródła wapnia, czyli będą to, no tutaj w tym przypadku jest pokazane mleko, ale mogą to być również kefiry, maślanki, jogurty naturalne. Tutaj polecam szczególnie Skyr, to jest jogurt typu islandzkiego. Bardzo wysoka jakość, ilość białka, mało tłuszczu. Wyżej w tej piramidzie mamy mięso. Mięso, ryby, źródła, ogólnie źródła białka. I na samej szczycie mamy oleje, oliwy, ogólnie tłuszcze. Czyli tego powinniśmy spożywać tradycyjnie jak najmniej, ale też są to niezbędne składniki. I teraz tak, też jeszcze jest tutaj istotne, w tej wersji piramidy jest poruszone temat snu, że jego ilość dla dzieci gdzieś do około 14 roku życia powinno to być 10 godzin, aby odpowiednio się regenerować, aby nasz mózg mógł odpocząć. Też jest tutaj zaznaczone, aby spożywać dużo wody, to co mówiłem już wcześniej, to jest naprawdę mega istotne. Staram się wyłączyć z diety słodycze oraz nie przesadzać z solą. Jest ona potrzebna, ale też zdecydowanie z nią nie przesadzamy. Teraz omówimy sobie podstawowe składniki odżywcze. Zaczniemy sobie od białka. Białko pełni wiele funkcji w organizmie. Zarówno te budulcowe, jak i funkcjonalne. Budulcowe są to odpowiedzialne za nasze mięśnie. Szczególnie jest to ważne dla sportowców ze względu na i przebudowę tych białek mięśniowych w efekcie treningu, ponieważ po każdym treningu przez 48 godzin znacznie skuteczniej wykorzystamy aminokwasy, czyli składnik białka, który regeneruje nasze mięśnie, które są zniszczone, które doznają mikrouszkodzeń po treningu. I najlepiej, żeby białko znalazło się w każdym posiłku, i ważne, żeby też znalazło się w posiłku potreningowym. Źródła białka, no to wiadomo, kurczak, indyk, to ogólnie mięsa. W mięsie mamy jak najwięcej, mamy najwięcej białka. Staramy się też właśnie, żeby białko pochodziło głównie z tych produktów zwierzęcych, mniej z roślinnych, ponieważ ono jest troszeczkę mniej wartościowe, więcej też go trzeba spożyć, żeby zaspokoić tą podaż. Oczywiście nie mówię, że nie spożywamy, bo też oczywiście nasiona roślin strączkowych też są, na przykład soczewica ciecierzyca też to jest dobre źródło białka, szczególnie tam w postaci gotowanej, ale głównie skupiamy się na mięsie, jajka oczywiście też. Szczególnie tutaj staramy się te jajka 0 albo 1, bo to też jest istotne, żeby raczej nie kupować tych trójek z chowu klatkowego. One mają trochę inny skład samego jajka, inny tam jest tak zwany profil aminokwasowy. No nie są one najwyższej klasy, dlatego lepiej zainwestować w te jajka 0 albo 1 na początku liczby. Następna grupa to węglowodany. Węglowodany to przede wszystkim źródło energii oraz uzupełnienie zasobów energetycznych glikogenu mięśniowego. Węglowodany, tutaj mówimy oczywiście przede wszystkim o węglowodanach złożonych, czyli tych, które możemy pozyskać z na przykład ryżu basmati, parabolicznego, dzikiego, z makaronów pełnoziarnistych, kasza jaglana, gryczana, nawet ziemniaki też są nośnikiem tych węglowodanów złożonych, bataty, kuskus, wyroby z mąki rozowej,
One są wszystkimi nośnikami takich węglowodanów złożonych, które po prostu dłużej się uwalniają i dzięki temu dostarczają na dłużej energii oraz mają tak samo dużo składników mineralnych, witamin oraz błonnika, co też jest bardzo istotne, pomagają lepiej trawić pozostałe składniki odżywcze. Teraz tak, cukry proste to jest druga grupa węglowodanów. Jest to źródło szybkiej dostarczanej energii, szczególnie w etapie potreningowym, bardzo przydatne do odnowienia naszych rezerw energetycznych. No, tutaj mam na myśli owoce świeże i suszone, miód na przykład naturalny, czy też wszystkim znane wafle ryżowe. Także to od razu możesz po treningu spożyć taką przekąskę w celu szybkiego uzupełnienia zasobów energetycznych. Następną grupą są tłuszcze. Tłuszcze to tak samo są źródła energii, są w dodatku jeszcze budulcem układu nerwowego, także w naszej diecie nie może ich zabraknąć. Przede wszystkim tutaj jest ich ważna funkcja, że jeśli mamy ich odpowiedni poziom, na pewno też będziemy mniej podatni na kontuzję. Tutaj też bardzo ważna jest jakość tego składnika, ponieważ wiadomo, że tłuszcz rafinowany mocno, czy te tłuszcze zawarte w chipsach czy słodyczach, no niestety nie jest to najwyższej jakości produkt i raczej tego bym unikał. Tak samo tłuszczu staramy się uniknąć przed i po treningu, ponieważ on troszeczkę zaburza wchłanianie węglowodanów, przez co one się mniej przyjmują, nie będzie takiego zastrzyku energii. Dlatego staramy się to spożywać w pozostałych posiłkach. Źródła tłuszczy, orzechy, różne rodzaje orzechów, poza, czy one też są źródłem, ale orzechy ziemne. Raczej staramy się ich unikać, bardziej włoskie, makadamia, nerkowce, nasiona roślin oleistych, dynia, sezam, słonecznik. Oczywiście oliwa i oleje roślinne spożywane tutaj na zimno. Na oliwie można smażyć, tylko raczej to jest krótkie smażenie. Do smażenia sobie używamy innych tłuszczy, na przykład masło klarowane, czy smalec na przykład gęsi. To są dobre tłuszcze do smażenia. Masło orzechowe przez wielu lubiane też jest bardzo dobrym źródłem tłuszczu. Tłuste ryby, na przykład łosoś, też naprawdę poza kwasami omega-3 ma też w sobie całkiem dużo wartościowego tłuszczu. Kolejną grupą są witaminy i składniki mineralne. Czyli są to grupy, które są bardzo ważne do funkcjonowania i regeneracji potreningowej. Czyli bez odpowiedniej ilości witamin składników mineralnych, także antyoksydantów, no nie będzie ta regeneracja przebiegała tak, jakbyśmy sobie chcieli. No, ich główne źródła to warzywa i owoce. Także dlatego głównie tutaj na warzywach też bym się skupił, żeby one się znajdowały w większości naszych posiłków, ponieważ żeby nie suplementować ich, możemy sobie dostarczyć je z warzyw i owoców. Teraz jeszcze odniosę się tutaj do słodyczy. No wiadomo, każde dziecko lubi, no a dorośli tak samo słodycze. Wiadomo, tak z nimi jest, tak jak mówiłem wcześniej, no ich skład nie jest może najlepszy. Dlatego no, to nie jest tak, że w ogóle ich nie możemy jeść, bo też nie ma co odbierać sobie przyjemności. Ale tak staramy się, żeby spożycie tych słodyczy było jak najmniejsze. No bo to mówię, tak jak to nie jest dobre źródło, to są puste kalorie tak naprawdę. Ani nie będziemy mieli z tego żadnej korzyści, po prostu najemy się cukru prostego i będzie zastrzyk na chwilę i nic nam to nie da. Przy okazji spożywamy dużo niepotrzebnych nam w zupełności substancji. Jeśli mamy ochotę na coś słodkiego, możemy sobie na przykład posmarować wafla ryżowego miodem, dżemem,
Daktyle na przykład też jest bardzo fajne źródło, morele, suszone owoce. To są na przykład takie rzeczy, które możemy sobie zjeść, jeśli mamy pociąg do słodkiego. Teraz mówimy sobie troszeczkę na temat wody, ponieważ w trakcie wysiłku fizycznego organizm wytwarza energię, czyli po prostu najzwyczajniej świeci, ona jest wydalana z naszego organizmu w postaci potu. I do transportu tej energii wykorzystywana jest woda, czyli w momencie, kiedy ta woda od nas wyjdzie, no to wtedy zaczynają się problemy, ponieważ temperatura wnętrza naszego ciała zaczyna wyrastać, czego skutkiem jest zwiększenie odczuwania zmęczenia podczas treningu lub startu, co prowadzi w konsekwencji do obniżenia naszych predyspozycji sportowych. Także musimy zdecydowanie tutaj te 3, nawet do 5 litrów wody dziennie wypić. Szczególnie jeśli jest to okres letni, jeśli tych treningów mamy dużo i są one naprawdę wyczerpujące. Co możemy sobie pić? No oczywiście woda, mineralna, źródlana. Mieszamy sobie tą podaż, żeby nie tylko samą mineralną pić. Zmieniamy sobie też się czasami na źródlaną. Możemy sobie pić też rozwojone soki owocowe, tylko oczywiście tutaj mówimy o sokach owocowych świeżo wyciskanych, nie o tych kupnych słodzonych cukrem, ponieważ nimi raz, że się nie napijemy, a dwa, że dostarczamy niepotrzebnie cukru do naszego organizmu. Napary ziołowe, herbaty, czy dla dzieci kawa zbożowa. Wiadomo, nie możemy pić kawy. Takie napoje są jak najbardziej tutaj ok. Czego nie pić? No to na pewno słodzone napoje gazowane. No to jest akurat ma najgorsza grupa, bo to jest sam cukier praktycznie. No kola, no nie, naprawdę nie jest najlepszym źródłem no co możemy pić. Tak samo jak mówiłem, te soki. No już nie mówię na to o napojach energetycznych, bo to już zupełnie nie jest ani dzieciom, ani nawet dorosłym nie jest to potrzebne. Staramy się tego unikać. No bo ja, że mówię, tak jak mówiłem, duża zawartość z cukru, co za tym idzie, duża ilość kalorii i bez żadnych wartości odżywczych. Ok, dobra, to teraz przejdziemy sobie już do posiłków, jaki młody sportowiec może sobie spożywać. Tak jak mówiłem wcześniej, pamiętamy sobie o śniadaniu, ono jest praktycznie najważniejsze. Po nocnej przerwie od jedzenia organizmowi brakuje energii oraz składników odżywczych, dlatego staramy się je uzupełnić i dostarczyć odpowiedniego paliwa, i aby mieć energię na cały dzień. Staramy się zjeść to śniadanie tak, aby było pełnowartościowe, by zawierało węglowodany złożone, białka i źródło dobrego tłuszczu, no oraz, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, witaminy i składniki mineralne. To nam pozwoli nie tylko aktywnie zacząć dzień, ale także utrzymać wysoki poziom koncentracji przez cały ten dzień, albo osiągnąć najwyższe wyniki w szkole oraz w sporcie. Czyli mamy tutaj teraz przykłady takich śniadań, na przykład, no, to też moje ulubione płatki owsiane. Oczywiście mówię tutaj o takich bez dodatku cukru. Możemy je ugotować na mleku, na wodzie. Ja akurat wolę na wodzie. Znaczy, dla starszych osób spożywanie mleka to już tak różnie jest z jego trawieniem, dlatego, ale dla dzieci jak najbardziej. Wystarczy zalać wodą albo mlekiem, one sobie chwilę nasiąkną. Chwilę sobie nasiąkną, będą już gotowe do spożycia. Dodajemy sobie do nich ulubione świeże lub suszone owoce, rodzynki i daktyle. Na co mamy tam ochotę. I możemy sobie uzupełnić nawet takimi dodatkami jak kakao naturalne, gorzka czekolada, masło orzechowe. Tak, żeby to było to źródło tłuszczu, wiórki kokosowe,
Więc naprawdę no to jest moim zdaniem takie naprawdę bardzo fajne śniadanie. Jajka oczywiście, może być to jajecznica, omlet. Naprawdę tych pomysłów tutaj może być dużo. No już są nawet takie wymyślne jak frittata z warzywami. Lub możemy sobie połączyć płatki owsiane z jajkami i usmażyć sobie na przykład placki owsiane. Na śniadanie raczej unikamy cukru, czyli wszystkich produktów, które go zawierają, czyli słodkie płatki śniadaniowe, czyli wszystkie Nesquiki, Cinimini i tak dalej. No, tragiczne źródło. Sam cukier praktycznie nic tam nie będzie wartościowego, mimo że reklamują, że to jest dobre, ale to nic nie ma się z prawdą. Tak samo Nutella na pewno nie będzie dobrym źródłem. Także w ogóle ją staramy się wykluczyć. Tak samo no jest pomieszanie cukru z tłuszczami rafinowanymi. Nic dobrego. No i tutaj też możemy dodać parówki, które są niskiej jakości, bo wiadomo, jeszcze jakie tam parówka ma 98% mięsa, no to jeszcze pół biedy. No ale jak ona się składa głównie z mięsa oddzielanego mechanicznie, to tak jak coś patrzymy od razu na skład. Czegoś takiego nawet nie ruszamy, nie kupujemy, bo to ani nie będzie dobrze smakowało, ani żadnych tam wartości nie dostarczy prawidłowych. Następny posiłek, który mamy, to będzie drugie śniadanie. Możemy go sobie, mówię, no w waszym przypadku, to najczęściej będzie on spożywany w szkole. Co sobie możemy zjeść na taki posiłek? Na przykład kanapka na pełnoziarnistym pieczywie z jajkiem lub białym serem, chuda wędlina. No i do tego dodajemy sobie jakieś warzywa, na przykład sałata, ogórek, pomidor. I mamy w ten sposób mamy tak jakby pełnowartościowy posiłek, który możemy sobie łatwo przenieść i go sobie zjeść w szkole czy w innym miejscu, w którym się akurat znajdujemy. Teraz przejdziemy sobie do obiadu. To jest chyba najczęściej zjadany posiłek przedtreningowy. Dlatego musimy tutaj dostarczyć wszystkich składników węglowodanów złożonych. Może być to kasza, ryż, makaron, białko, będzie raczej tutaj chude mięso, ryba, jajka, lub dla osób, które nie jedzą mięsa, mogą być to nasiona roślin strączkowych. No i raczej wysokiej jakości tłuszcz. Tutaj mówię oliwa z oliwek, oleje roślinne na zimno, awokado, orzechy. No i tutaj warto też, warto nawet koniecznie trzeba podać sobie warzywa, czy to w formie surówki, czy sałatki. Ona będzie oczywiście dobrym źródłem składników mineralnych, witamin czy błonnika. Oczywiście staramy się posiłek taki przedtreningowy jeść około 2 godzin do półtorej przed treningiem, no, żeby nie obciążać też przewodu pokarmowego, ponieważ później na treningu może się to obróci przeciwko nam. No i też oczywiście te wszystkie składniki odżywcze nie wchłoną się tak dobrze, jak się to zjedli sobie odpowiednio wcześniej. Jeśli okres między obiadem a treningiem jest zdecydowanie dłuższy niż 2 godziny, możemy sobie jeszcze tak na około godzinę przed treningiem zjeść taką przekąskę składającą się głównie z węglowodanów i białka, jogurt z garścią orzechów, ciastka z płatków owsianych, może być to na przykład też kanapka z pełnoziarnistego pieczywa i twarożku, masła orzechowego i chudej wędliny. No tutaj też coś możemy zrobić, żeby też ta przerwa nie była za długa, no bo wiadomo, jak zjemy obiad i za 4 godziny mamy trening, no to już zdążymy sobie do tego czasu zgłodnieć. Dobra, następna rzecz, posiłek potreningowy. Także mówię, po każdym treningu, tak jak mówiłem wcześniej, są te mikrouszkodzenia mięśni, nasz organizm wchodzi w stan katabolizmu, który jest jeszcze kilka godzin po zakończeniu treningu, dlatego też warto, a nawet trzeba spożyć posiłek, który nie tylko powstrzyma troszeczkę ten katabolizm, ale też przyspieszy odbudowę mięśni. Dlatego tutaj możemy sobie zastosować bardzo różne
Kombinacje, może być to koktajl na bazie mleka, tutaj raczej roślinnego, banan, kakao, no różne, możemy mieć też wafle ryżowe, taka najprostsza przekąska proteingowa, trochę masła orzechowego do tego, placek gryczany z odżywką białkową, jeśli stosujemy jakieś tam suplementy. Możemy sobie dodać troszeczkę odżywki białkowej, ona też może pójść do koktajlu. Też będzie to dobre źródło. Oczywiście z tymi odżywkami białkowymi nie przesadzamy. Raczej staramy się czerpać białko z posiłków, nie z odżywek. Co tutaj jeszcze możemy sobie wymyśleć? Jogurt owocowy, taki zmieszany z owocami. Czyli będzie to na przykład banan, szklanka mrożonych owoców leśnych, troszeczkę wiórków kokosowych, może to trzeba do tego dodać, i mamy już bardzo fajny posiłeczek. Lub możemy też, jeśli nie mamy, to akurat nie zdążyliśmy sobie zrobić jakiegoś pilniku, w każdym sklepie możemy sobie coś znaleźć. Możemy właśnie na przykład, tak jak wcześniej mówiłem, jogurt Skyr, na przykład do tego dodać sobie jakiegoś banana. Lub inny owoc. Balans będzie dobry, bo on będzie nam szybko nabudowywał ten glikogen mięśniowy, nam uzupełni. Na przykład, co możemy sobie jeszcze w niektórych przypadkach, może nie zawsze, ale możemy sobie położyć że jogurt z czekoladą z taką dużą zawartością powyżej 80% kakao. Mogą być to też świeże owoce, migdały. Tak samo też fajnie tutaj będą dostępne w sklepie. Lub też na przykład możemy suszone owoce też sobie kupić, jakieś daktyle, tak jak wcześniej mówiłem, dodać sobie do tego jakieś orzechy. Też będzie to bardzo fajny pomysł. Lub nawet zwykły serek wiejski zjedzony z owocami też naprawdę tutaj da radę. Teraz jeszcze powiem o ostatnim posiłku, na jakim jest kolacja, no ją sobie zjemy jako ostatni. Pamiętamy, żeby go spożyć tak no nie później niż 1,5 godziny przed snem, żeby to wszystko nam się wchłonęło, nie przeszkadzało nam w śnie. Staramy się wtedy unikać w kolacji spożywania cukrów prostych oraz nadmiaru tłuszczu. W ogóle staramy się, żeby ta kolacja była w miarę lekka, żeby się nie przejadać na siłę. Najlepiej, żeby właśnie później był lekkostrawny i najlepiej, żeby nie był smażony. I nie zawierał jakichś, składał się jakichś fast foodów i słodkich przekąsek. No taki posiłek na pewno, jeśli będzie on bogaty, też złożony węglowodany, pomoże nam troszeczkę, lepiej nam się będzie spało, wytworzą się odpowiednie hormony, tryptofan tak zwany, który pomoże nam lepiej spać. Oczywiście białko, tak żeby sobie te mięśnie się regenerowały przez sen, nabudowywały się. Co możemy sobie zjeść na przykład na taką kolację? Może być na przykład makaron jakiś z mięsem z indyka na przykład gotowany. Bardzo fajnie, z jakimś sosem pomidorowym, lekkim, trochę oliwy, z oliwek do tego na zimno. Naprawdę to na pewno da radę. I będzie dobrym źródłem takim przed snem. No i co? No i to by w sumie było na tyle z tego, co chciałem.